Legendarny wokalista, ikona polskiego rocka, chyba jeden z najbardziej charakterystycznych wokalistów w historii polskiej muzyki, od ponad 50 lat obecny na scenie, jest nadal w znakomitej formie. Do tego jego zespół mistrzów zapełnia największe sale koncertowe w Polsce. Jak widać, daleko mu jeszcze do muzycznej emerytury, więc brawo panie Krzysztofie! Występ jednak za nami, nadszedł czas, aby rozpocząć zabawę oczywiście z programem Jaka to Melodia. Zrobimy to tradycyjnie, czyli od przedstawienia, przywitania dzisiejszych bohaterów odcinka. Oto oni. Rafał z Nowej Rudy pracuje jako brygadzista, jednak z chęcią zostałby ogrodnikiem. Chodzi po górach, uwielbia też majsterkować. Magdalena to specjalistka do spraw administracji z Lublina. Jej hobby to fitness oraz testowanie nowych fryzur na córce, którą serdecznie pozdrawiamy. Tomasz przyjechał do nas z Zielonej Góry, a jego największym marzeniem jest zrozumieć kobietę, kiedy mówi domyśl się. Tomku, mam prośbę, kiedy się spełni, proszę podziel się tą wiedzą z nami. Witamy w programie. Witam. Tak, tak, są też nasi eksperci, których witam serdecznie, przygotowane na anegdoty i remiksy DJ Adams. To on, jego znak rozpoznawczy to oczywiście wspaniałe marynarki i białe okulary, a po drugiej stronie super band, nasze super trio. Witam, runda pierwsza już teraz. Zaczynamy grę oczywiście. Na starcie nasi bohaterowie Tomek, Magda i Rafał. Magdalena i Rafał to debiutanci, więc witamy w programie. Super. I proszę bardzo, 5 propozycji. Dua Lipa, Sarah Connor, Los Szczęścia, Halina Kunicka i Manhattan Transfer. Panie, pozwólcie, że kobieta rozpocznie. Dobrze, Magdalena jako pierwsza, proszę. Jedźmy Los Szczęścia. Los Szczęścia, posłuchajmy. I zgłosił się Rafał. Kocha się raz? Tak, Irena Jarocka i Marian Zacharewicz. I brawo, pierwsze pieniądze, dokładnie 110 zł. Gratulacje i wybierasz dalej. Poproszę Halinę Kunicką. Halina Kunicka. I Magdalena. Niech no tylko zakwitną jabłonie. Świetnie. Ile będzie? 110 na koncie, znakomicie. Czas na super band i posłuchamy fragmentu. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale zły. Niech no tylko zakwitną jabłonie. To i milion z nieba kapnie, i dziewczyna kocha łatwiej. Jabłonie, kwitnące jabłonie. Tak,
nowa wersja, po prostu genialna, fantastyczna. Nie wiem, jak wy to robicie, w ogóle na wygrancie sprawdzi, po prostu super band, prawda? Brawo Magda, 110 na koncie jest, wybierzesz dalej? Dua Lipa. Dua Lipa. Przepadło. Don't Start Now. A to jest wielki hicior, naprawdę. Na całym świecie piosenka ukazała się w 2019 roku. Diamentowa, platynowa, podwójna, potrójna i w ogóle miliony sprzedanych egzemplarzy na całym świecie. Dlatego, że Dua Lipa to teraz jedna z najpopularniejszych artystek w tym gatunku muzycznym. A my też mamy bardzo popularną artystkę. Z polskiego podwórka, z polskiego show biznesu. To jest Cleo i ona sobie świetnie poradzi z tą piosenką. Proszę bardzo, Cleo dla Państwa. Genialnie, fantastycznie, Cleo w świetnej formie i zawsze z takimi przebojami radzi sobie po prostu znakomicie. A jak wy poradzicie sobie z kolejnymi propozycjami? Proszę bardzo, nikt się nie zgłosił, to teraz Rafał wybierze. Poproszę Sanę Connor. Sarah Connor. I Rafał. From Sarah with Love. Tak jest. Brawo Rafał, 210 na koncie. I jeszcze jedna propozycja, Manhattan Transfer i zagrajmy. Chyba nie to, ale Dream of White Christmas? Nie. Nie, nie, nie. I Magda z Rafałem gracie. Na chanson d'amour. No właśnie, ra-ta-ra-ra-ra. Posłuchajmy. DJ Adamus, fragment Chanson d'Amour. Wygrywa tę rundę Rafał, 210 zł, na miejscu drugim Magda, na miejscu trzecim Tomasz. Od niego rozpoczniemy w drugiej rundzie, już teraz. Teraz runda druga, proszę. Teraz runda druga. Czas na rundę drugą. Oczywiście jeszcze nasi zawodnicy są teraz w komplecie. Trzy propozycje, oto one, perfekt. Halina Frąckowiak, Jerry Rafferty. Gramy, rozpoczyna Tomasz. To może Jerry Rafferty. Proszę. Tomasz. Baker Street? Tak, Baker Street, to jest dobra odpowiedź, wreszcie. Masz 200 na koncie, oddaję głos naszemu ekspertowi. Baker Street i Jerry Rafferty. Dzisiaj wyjątkowo będę potrzebował pomocy Huberta, bo ekspertem od saksofonu na pewno jest Hubert. Ale na początek dwie informacje. Posłuchajmy pierwszego fragmentu. To był
pierwszy utwór, a teraz posłuchajmy drugiego. Hubert, czy to można nazwać jakąś podróbką, kopią, czy może jednak inspiracją? Ja bym to określił mianem bliskiej inspiracji, bo tam jednak ta końcówka się różni w tym drugim utworze. Drodzy Państwo, mamy 12 różnych dźwięków. Powoli możliwości się kończą. A okazuje się, że pierwszy utwór to oczywiście oryginał, a drugi utwór to też oryginał, tylko że powstał 10 lat wcześniej. Tak to bywa czasami. A teraz już posłuchajmy Gary Rafferty. On ma głos jednak, mówi! To jest niewiarygodne! Mimo tego, że ma saksofon, to jeszcze mówi do Państwa tak ładnie. Musimy więcej wykorzystać. Widzisz, Piotrek, ucz się, tak się mówi do narodu, zobacz. Perfekt i Halina Frąckowiak, to są dwie jeszcze propozycje w tej rundzie. Tomek idzie jak burza, Magda musi się teraz mocno wyrabiać, bo jeszcze prowadzi Rafał. Uwaga, Tomku. To Halina Frąckowiak. Halina Frąckowiak. Rafał? Czy to będzie napisz proszę krótki list? Wystarczy napisz proszę, to jest dobra odpowiedź, tak. Super band i Hubert śpiewa. Znaczy zagra, proszę. Napisz proszę chociaż krótki list. Choć tak krótki jak noc. Teraz perfekt. I to jest ważny moment, bo Rafał ma 400 zł, więc chyba spokojnie już zagra dalej. Natomiast rozgrywka między Magdą a Tomkiem jest intrygująca. Kto zagra dalej? Czy zgłosi się Rafał może po te pieniądze? Uwaga, perfekt. Magdalena. Ryzyk, fizyk, kołysanka dla nieznajomych. To jest dobra odpowiedź, tak, jest! Ależ zaszalała, no genialnie. Jeśli to był strzał, to w dziesiątkę. Dobrze, więc się trzeba nam jakąś dać dobrą, wiesz, bo to po prostu taki strzał. Tomku, niestety, no nie udało się. 200 na koncie, szansa była, natomiast wręczam zegarek. Gdybyś chciał kogoś pozdrowić, to proszę bardzo. Oczywiście pozdrawiam całą rodzinę, mamę, brata, synka, moją dziewczynę i wszystkich znajomych, którzy mi kibicowali. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia. Zapraszam ponownie. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o utwór Kołysanka na nieznajomej, to jest to wielki przebój perfektu. I podobno to jest pierwszy utwór, w którym Grzegorz Markowski śpiewa bezpośrednio o miłości, gdyż wcześniej ta tematyka nigdy się nie pojawiła w utworach perfektu. A dziś dla Państwa Adam Stachowiak, Kołysanka na nieznajomej. Widzimy się za chwilę w rundzie trzeciej. Gdy nie bawi Cię już świat zabawek mechanicznych, kiedy dręczy Cię ból. Niefizyczny, zamiast słuchać bzdur głupich telefonicznych wróżek za siedmiu mórz. Spytaj siebie, czego pragniesz, dlaczego kłamiesz, że miałaś wszystko, gdy udając, że śpisz. W głowie tropisz bajki z gazet, kiedy nie chcesz już śnić. Cudzych marzeń, bo za domy przyjdź i od Bogu bezwstydnie powiedz mi, czego chcesz. Słuchaj, jak dwa serca biją, co ludzie myślą, to nieistotne. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, nie przytomnie. Jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia woda. Kochaj mnie,
Rafferty, ale Hubert Sowiecki na fortepianie, Piotr Matysik, także nasz super band. Naprawdę w formie, panowie, daliście czadu. Hubert, powiem ci szczerze, czy ty masz siłę w ogóle jeszcze na tę rundę, żeby coś zagrać dla państwa? Nie wiem, ale już tego nie powie, niestety. 6 cyfr mamy na naszej tablicy w tej rundzie. Wygrał Rafał, więc pierwszy będzie odgadywał. Magda podaje cyfrę, będzie to? 3. Trójka. Sandra, podpowiedź. Na przykład Atlantyda czy Eldorado? Proszę po 6. 6. No dobra, pas. 6 nut dla Rafała, proszę. Czy to będzie Secret Land? Secret Land, tak, Secret Land, tak jest, świetnie. Czas na Sandrę, drodzy państwo, specjalnie dla państwa. I Volt, proszę, Secret Land. Programu jak to melodia, dziękujemy. Dobra, to teraz Rafał wybiera, będzie to cyfra. Ja poproszę 6 dla Magdy. Numer 6. Andrzej Szczepkowski i starsi panowie dwaj. Podpowiedź będzie teraz dla ciebie, Magdalena, dobrze? Dobrze wygląda na zdjęciach. 7. No i co powie Rafał na to? Poproszę. Ile? 6 nut. 6. Pas. 6 nut, proszę. Niestety uleciało. To ciekawa sytuacja, bo myślę, że państwo w domach raczej w większości podali prawidłowy tytuł, nawet po tej podpowiedzi. Dobrze wygląda na zdjęciach. Z kim się wychodzi dobrze na zdjęciu? Rodzina. No właśnie, to jest utwór Rodzina. Rodzina, ach, rodzina. Posłuchamy fragmentu? Super band, proszę. Rodzina, rodzina, rodzina. Rodzina nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies. Dziękuję, dziękuję. Tak, pozdrawiamy wszystkich państwa przed telewizorami, wszystkie rodziny, a remis przed nami, czyli Magda 200 na koncie również wybiera. Teraz będzie to cyfra? Jedyneczka. A pod jedynką są czerwone gitary, tak, proszę państwa. Mamy czerwone gitary. Podpowiedź dla ciebie, Rafale, mój imienniku. Gotowyś? Gotowy. Uwaga, egzamin dojrzałości. Po jednej. Proszę. Matura? Tak. Matura, matura. Maturzystów serdecznie pozdrawiamy i trzymamy za was kciuki. No ja maturę już 22 lata temu. Matura 2000, także było nieźle. Nikt nie liczy. Nikt nie liczy. Nie liczy godzin lat. Tak. Dobrze, no to Rafał, odbijamy piłeczkę. Proszę. Poproszę dla Magdy czwóreczkę. Numer 4. Jarzyna Lobaszewska. No i teraz tak. Przebój z 1987 roku. Koniec podpowiedzi. 7. 7. 6.
i 6 no, dla Rafała. Jeśli teraz wie, to on zagra w finale. Jeśli nie, no to będzie remix, proszę. Brzydcy? Brzydcy, tak jest, jest to! Zagrasz w finale, brawo! No, proszę Państwa, mamy finalistę, czyli będzie nim Rafał. Magdalena w tej rundzie 200, w sumie wygrywasz 510 zł. To są, są Twoje pieniądze, to jest Twoja nagroda. Wspaniały zegarek, gdybyś chciała coś powiedzieć, że na koniec to jest taka szansa. Oczywiście, pozdrawiam moje dzieci cudowne, Wiktorię, Aleksandra, męża, całą rodzinę, znajomych, współpracowników. I chciałam jeszcze poprosić, czy Ola mogłaby pozdrowić moją Wiktorię? Ola, czy mogłabyś Wiktorię pozdrowić? Proszę bardzo, uwaga. Z miłą chęcią. Wiktoria, pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie. Widzisz, Wiktoria, tak masz, wujek Ci załatwił. Pozdrowienia z wujka Rafała, dobrze. Wszystkiego dobrego. Dzięki. I dzięki. Widzimy się pewnie za jakiś czas. Zapraszam, no, ponownie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, teraz finał! Finał! Dzień dobry, witamy w finale. Drogi DJ-u, czy to było to me, czy to you? Do Państwa. A, okej, okay, dobrze. Rafał, 1000 na koncie widnieje, gdyby dopisać się do zero, byłoby 10 tysięcy. I oto gramy w finale. Jesteś po raz pierwszy w programie i po raz pierwszy w finale, więc cieszę się. Ja również. Mamy wszyscy kciuki za debiutanta, bo to jest trudniej. Jak ktoś już ma doświadczenie, to mniej więcej wie, o co chodzi. Na pewno nie możesz się pomylić. Tytuły obiegowe i tytuły takie zarejestrowane oficjalnie, w zajście są bardzo ważne. Masz 5 sekund na udzielenie odpowiedzi bądź podjęcie decyzji. Czy dalej mówię Ci to, żebyś po prostu się nie pomylił, spokojnie, 30 sekund, to jest sporo czasu, 7 tytułów, wdech, wydech, relax, take it easy, wiesz, wszystko. Gramy, proszę bardzo, pierwszy fragment. Proszę dalej. Dwójkę poproszę. Krzysztof Krawczyk, To co dał nam świat? Tak jest, To co dał nam świat. I dobrze. Trójka. Poproszę dalej, nie jestem pewien. Dobrze, spokojnie, czwóreczka. 23 sekundy jeszcze mamy, proszę. Proszę dalej. I piątka. Poproszę dalej. Czas na szóstkę, 17 sekund jeszcze zostało. Proszę dalej. I siódemka. Wróćmy do trójki. Dobrze, mamy 8 sekund. To powiem Ci szczerze, że tak sporo zostało tych tytułów. Tylko dwójka na zielono, reszta jeszcze białe pola. Trójeczka, tak? Proszę. Tak jest, proszę. One more time? Nie. Niestety. Woman in Love. I to była Barbara Streisand. Okay. Jedynka to był Mrozu i Napad. Czwórka to Love on Top i Beyoncé. Piątka Roxy Music i Avalon. Violetta Villas Juzek pod szóstką. Tak. I siódemka to Fool's Garden i Lemon Tree. I don't know how, I don't know why. Yesterday told me you have the blue, blue sky and all I can see. Tak sobie mogę pośpiewać, tak jest paniaczek. Dobrze, Rafale drogi, 1250 zł wygrywasz. Gratulacje, upominek wręczyłem w postaci pięknego zegarka. Dwa słowa od Ciebie na koniec. Oczywiście, chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy tworzą ten wspaniały program. Pozdrawiam swoją żonę Martę, córkę Darię, najbliższą rodzinę, wszystkich mieszkańców Nowej Rudy, koleżanki i kolegów z pracy. I do zobaczenia. Dziękuję. Widzimy się już za chwilę. Kochani, jest piątek, czyli tygodnia. Koniec i początek, taki rym. To oznacza również wyjątkowe i to pod każdym względem odcinki specjalne Jaka to Melodia. A zainteresowanych odsyłam do sobotniego wydania Super Ekspresu. Tam znajdziecie oczywiście mnóstwo informacji o nadchodzących weekendowych atrakcjach. Teraz już mogę powiedzieć tylko dobranoc. Dziękuję w imieniu całej ekipy, która właśnie tworzy dla nas ten program, a jest nas sporo. Także do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.
Miesiąca już najbliższą niedzielę, 30 stycznia.